Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący kontroli parametru gęstości chmury punktów LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Przed przystąpieniem do pomiaru gęstości danych LIDAR przygotowywane są wektorowe dane pomocnicze, na które składają się zasięgi próbek pomiaru gęstości, gdzie próbka ma wymiary 25 na 25 metrów, zasięgi modułów archiwizacji produktu pierwszego, czyli arkusze w układzie 92, zasięgi obszarów o słabym odbiciu oraz zasięg obszaru danych bloku LIDAR. Pomiar gęstości danych LIDAR dla próbek wykonywany jest dla obszaru całego bloku LIDAR wraz z marginesem. Sprawdzenie wartości gęstości danych LIDAR obejmuje wszystkie klasy oprócz punktów zaklasyfikowanych do klasy punktów z obszaru wielokrotnego odbicia oraz punktów będących błędami rejestracji skanera. Istotna jest również kolejność odbicia promienia lasera, ponieważ do analizy wykorzystywane są jedynie punkty ostatniego oraz pojedynczego odbicia. Gęstość danych LIDAR jest obliczana jako stosunek wyselekcjonowanej liczby punktów do powierzchni próbki z dokładnością do 0,1 punkta na metr kwadratowy. Analiza gęstości danych LIDAR w marginesie bloku LIDAR uwzględnia zakres przekazanych danych. Za próbkę spełniającą wymagania uznaje się tą, której wskaźnik gęstości otrzymał wartość większą bądź równą 4 punkty na metr kwadratowy oraz taką, która pokrywa obszar o słabym odbiciu. Każda z próbek zostaje przypisana do jednego modułu archiwizacji, jeżeli lewy górny narożnik próbki znajduje się wewnątrz modułu archiwizacji produktu pierwszego. Dla każdego modułu archiwizacji produktu pierwszego gęstość jest obliczana jako średnia arytmetyczna z próbek danego modułu bez uwzględniania próbek znajdujących się w obszarach o słabym odbiciu. Moduł archiwizacji uznaje się za spełniający wymagania gęstości danych LIDAR, gdy uzyskana średnia wartość gęstości danych LIDAR dla modułu będzie większa bądź równa 4 punkty na metr kwadratowy oraz 95% próbek otrzyma status spełnia wymagania. Blok LIDAR spełnia wymagania, jeżeli 100% modułów archiwizacji produktu pierwszego otrzyma status spełnia wymagania. Niestandardowe sytuacje dotyczące szacowania jakości wyjaśniane są poprzez uzgodnienia pomiędzy inspektorem nadzoru i kontroli a zamawiającym, czyli Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. W ćwiczeniu użytkownik zapozna się z wynikami kontroli dla bloku LIDAR numer 6407. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w programie Bentley Map PowerView V8i firmy Bentley Systems oraz w programie TerraScan firmy TerraSolid. W pliku DGN skrótem klawiszowym Ctrl-E wywołam menedżer wyświetlania warstw. Jest tutaj między innymi warstwa bloku LIDAR. Przybliżę się scrollem myszy tam, gdzie pozostały testowe próbki. Kolorem zielonym oznaczone są próbki, które spełniają wymagania kontroli, natomiast kolorem czerwonym te, które nie spełniają wymagań kontroli. Czytam teraz dowolną próbkę, sprawdzę jej gęstość i sprawdzę z raportem INIK, czy jest ta gęstość poprawnie przeze mnie przeliczona. W celu czytania automatycznego wybranej próbki aplikacji TerraScan wybiorę zdefiniowany wcześniej projekt, przytrzymam w oknie TerraScan pierwszą ikonkę i wybiorę Define Project. Przez File Open Project wybiorę zdefiniowany w folderze ćwiczeniowym projekt. Po kliknięciu Otwórz zostanie wyświetlona lista wszystkich plików,
wraz z liczbą punktów. W projekcie tym został przygotowany jeden moduł bloku LIDAR, a z całego arkusza odfiltrowano punkty z jednym oraz ostatnim echem dla wszystkich klas, oprócz overlap points, a także low points. Taką otrzymaną chmurę punktów LIDAR przygotowano do formatu próbek 25x25 metrów. Projekt mogę zamknąć. Przybliżę się teraz do wybranej próbki i z belki teraz scan przez File Open Block. Kliknę wewnątrz wybranej próbki, zostanie ona wczytana. Na belce teraz scan pojawiła się nazwa próbki wraz z liczbą wczytanych punktów. Skorzystam z kalkulatora, aby obliczyć gęstość, czyli liczbę punktów. Podzielę przez powierzchnię próbki 625 m2. Uzyskana przeze mnie gęstość to 5 punktów na metr kwadratowy. Sprawdzę teraz w pliku w raporcie INIC gęstość tej samej próbki. Klawiszem Ctrl F poszukam wyselekcjonowaną przeze mnie próbkę. Ta gęstość zgadza się, jest to 5 punktów na metr kwadratowy. Próbka spełnia wymagania. Drugi plik, jaki jest przygotowany przez INIC, to zestawienie wyników kontroli gęstości dla całego bloku. Tutaj już jest to według modułów archiwizacji i również jest status próbki, jej gęstość oraz komentarz, czy spełnia wymagania. Wracam do pliku DGN. Powiększę zasięg do całości klawiszem Field View i wczytam teraz mapę gęstości. Wybiorę z belki teraz scan File Read Points i z folderu ćwiczeniowego wybieram mapę gęstości. Warstwa, na którą zostaną przeniesione punkty z pliku ASCII, wybiorę na przykład wody. Po kliknięciu OK zostaną one wczytane. W celu wizualizacji wyników pomiaru gęstości wyświetlę przez View Display Mode Color by Elevation. Kliknę Apply, żeby zatwierdzić. Zostały wyświetlone średnie wartości gęstości dla każdej próbki w bloku. Po kliknięciu Colors wyświetlona zostaje legenda. W ramach ćwiczenia zapoznali się Państwo z procesem kontroli gęstości chmury punktów LIDAR. Wykorzystując przygotowane wcześniej dane wektorowe oraz chmury punktów ALS, samodzielnie dokonałam weryfikacji uzyskanych wyników gęstości chmury punktów ALS dla wybranej próbki. Została również wyświetlona mapa gęstości dla wszystkich próbek. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.